Podlaska Marka, najstarszy i najbardziej prestiżowy plebiscyt w województwie podlaskim, ma już 20 lat. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swojego kandydata do Podlaskiej Marki. Komisja konkursowa złożona ze specjalistów od jakości, gospodarki, marketingu, turystyki przez 2 dekady rozpatrzyła 3000 kandydatur starających się o ten tytuł. Przez 20 lat w województwie podlaskim wręczono około 200 podlaskich marek. Widowiskowe gale Podlaskiej Marki stały się już kultowymi i jedynymi w swoim rodzaju wydarzeniami na kulturalnej mapie podlaskiego. Od 2005 roku w plebiscycie wybierani są też honorowi ambasadorzy województwa podlaskiego. Są nimi m.in. Wojciech Nowicki, Adam Woronowicz, Leon Tarasewicz, Paweł Małaszyński, Kaja czy Karol Okrasa. Konkurs organizowany przez marszałka województwa podlaskiego od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów i konsumentów. Dlatego również w tym roku zachęcam do udziału w plebiscycie na Podlaską Markę Konsumenta. Wspólnie pokażmy światu, co w Podlaskiem najlepsze. Szczegóły na stronie podlaskamarka.pl. W niedzielę dowiemy się, czy elektorat zamieszkujący 3 miasta Suwalszczyzny skorzysta z przywileju wskazania nowych włodarzy Suwałk, Augustowa i Sejn. W pierwszej turze wyborów odbytej 7 kwietnia frekwencja była porażająco mała. Najgorszą odnotowano w stolicy subregionu, w Suwałkach. Tutaj do urn głos wrzuciło zaledwie 42,29 uprawnionych. Augustów wypadł niewiele lepiej, dokładnie 2% więcej elektoratu miejskiego wypowiedziało się w wyborach z 7 kwietnia. Liderem w demokratycznej procedurze okazały się maleńkie i urokliwe Sejny. Wpływ na zarządzanie miastem chciało tutaj mieć niemal 55% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Warto wziąć dobry przykład z tej społeczności i skorzystać w najbliższą niedzielę z przywileju głosowania. Nie chowajmy więc głowy w piasek i głosujmy.